witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Cieszę się, że jesteście ze mną. Jak możecie zobaczyć po tytule Plus Size Mierzymy. I chciałabym troszeczkę jeszcze na wstępie powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, ja już dzisiaj jestem taka po całym dniu, bardzo intensywnie weszłam w ten tydzień, dużo się działo. Dodatkowo mamy 29 stopni dzisiaj, więc jest naprawdę turbo gorąco. Ale jest już godzina taka, wiecie, zaraz 18, więc Krzysiek poszedł teraz kosić trawę, więc za wszelkie odgłosy Was przepraszam. Okno mamy otwarte, trawa się kosi, jest gorąco, więc ja też już jestem taka dzisiaj... Ale nie chciałam przekładać tego filmu, stwierdziłam, że robimy dzisiaj mierzymy, chcę, żeby filmy były regularnie na kanale, no i żeby po prostu coś się działo. Także zapraszam Was serdecznie, mierzymy plus size z joints. Jeżeli chodzi o joints, w zeszłym roku było trochę haul z joinsa, był też haul właśnie taki summer haul, czyli pokazywałam Wam wakacyjne stylizacje. Dawno nie zamawiałam, od zeszłego roku tak naprawdę nic nie zamawiałam od joinsa, więc stwierdziłam, że zamówię i powiem Wam szczerze, sztosik, sztosik, sztosik. Wszystkie rzeczy będą super, naprawdę. Jeżeli chodzi o materiał, bo ja już wszystko mierzyłam, sprawdzałam, także są naprawdę fajne. Wszystkie linki zostawię Wam na dole, a Wy koniecznie napiszcie, czy te rzeczy Wam się podobają i co najbardziej Wam się podoba. Na samym początku też chciałabym powiedzieć o dwóch sukienkach. O tej, którą mam teraz na sobie i będzie za chwilę jeszcze kolejna sukienka. Słuchajcie, te sukienki, od razu chciałabym Was ostrzec, mają ogromny dekolt. I ja z racji tego, że byłam nieopodal mojej krawcowej, to stwierdziłam, że ja zrobię sobie po prostu ten dekolt, zmniejszymy go u krawcowej i dopiero nagram Wam to mierzymy. Także ja, zobaczcie, w tej sukieneczce już mam zrobiony, pomniejszony dekolt, bo ostrzegam od razu, sukienki mają świetny materiał, są super, ale mają ogromny dekolt. I ja jak patrzyłam na zdjęcia, to nie wydawał mi się aż tak duży. Natomiast jak ja przymierzyłam, to ten dekolt był aż potąd. Więc ja zrobiłam sobie za 10 zł dwie sukieneczki. Po prostu pani krawcowa mi tutaj zszyła i pomniejszyła dekolt. Więc pierwsza sukienka to jest naprawdę sztos. Dzisiaj też byłam na paznokciach. I Ramona, która robi mi paznokcie, powiedziała, że ta sukienka wygląda naprawdę cudownie. Tak jak z Laurelli, jest naprawdę świetna. Już Wam pokazuję. Także dekolt, oczywiście jak będziecie zamawiać, to pamiętajcie, że będzie Was czekała taka mała przeróbka, właśnie jeżeli chodzi o dekolt. Sukienka prezentuje się tak, ona jest z długim rękawkiem, jest piękna, przewiewna, jest króciutka. Także to już zależy od Was, czy Wy lubicie, słuchajcie, takie krótkie sukienki, czy też nie. Ja stwierdziłam, że na lato cały czas odkrywamy, odkrywamy nogi, więc sukienka prezentuje się tak i zobaczcie, ona tutaj też ma taki paseczek i możemy sobie go związać do tyłu bądź do przodu. I ja związuję go sobie do przodu i naprawdę wygląda to super, naprawdę sukienka ma świetny materiał. Dzisiaj zdobyła kilka komplementów, spotkałam koleżankę, która powiedziała, że sukienka jest przepiękna. Tak samo moja Ramonka od paznokci też pytała mnie, skąd jest sukienka. Tylko tak jak mówię, jeżeli ją zamówicie, na pewno nie pożałujecie, na pewno, ale dekolt będzie do przerobienia. Widzicie, on tutaj jest przerobiony przez moją krawcową. Także już Wam pokazuję. Proszę bardzo, sukieneczka wygląda tak. No i tak jak mówię, jest króciutka, bardzo lekka, bardzo przewiewna i zobaczcie, dzisiaj tak ciepło, a ja naprawdę świetnie się w niej czuję. Także pierwsza rzecz od Joins to jest taka oto piękna, zwiewna sukieneczka. No śliczna, naprawdę świetna. No dobrze, i mamy kolejną sukienkę i ta sukienka jest bardzo dziewczęca, kobieca, kwiecista i taka mega, mega wdzięczna. Zobaczcie, tutaj zaraz Wam pokażę, bo możemy sobie po prostu, mamy takie sznureczki i patrzcie, tu jest taki rękawek, my możemy go sobie normalnie, elegancko tutaj związać. I sukienka, tak jak mówię, też miała ogromny dekolt. Jak możecie zauważyć, ten dekolt też tutaj jest przerobiony. I spójrzcie, jak ja zobaczyłam na stronie tą sukienkę, to stwierdziłam, Jezu, jaka ona jest śliczna, taka dziewczyna, taka słodziutka. To też taki typ teraz sukienek a la Laurella. Bardzo ładna, naprawdę. A jeszcze do opalonej buzi będzie wyglądała świetnie. I już Wam pokazuję, jak sukienka się prezentuje. Naprawdę jest fajna. I zobaczcie, ma tutaj na dole taką falbankę. Jest troszeczkę dłuższa niż tamta, ale jest naprawdę super. Czekajcie, zwiążę sobie te rękawki, bo zobaczcie, mam tutaj teraz te rękawki rozwiązane, także zaraz sobie je zwiążę i pokażę Wam, jak wygląda właśnie ze związanymi rękawkami. Super jest.
Naprawdę super. No dobra, jakoś tam związałam te rękawki na szybko. No naprawdę super. Mi się wydaje, że do tego jakieś fajne sandałki i sukienka będzie wyglądała naprawdę ślicznie. Ona robi robotę. Zobaczcie, ona naprawdę robi robotę. Jest piękna. Jest naprawdę piękna. Super, bardzo, bardzo mi się podoba. Także powiem Wam, że sukienki naprawdę na maksa trafiłam. Iście dziewczęce, kobiece, letnie, piękne i super materiał. Naprawdę, to jest bardzo ważne, dlatego że materiał w tych sukienkach jest naprawdę super. Na dole ma też taką falbankę, jak możecie zauważyć, więc wygląda naprawdę świetnie. Także to kolejna propozycja. Mam jeszcze jedną sukienkę, dwie pary spodni i dwie koszulki chyba na ramionczkach, także wszystko Wam za chwilę pokażę. Mam nadzieję, że wiecie, znowu nagrywamy centralnie w samym oknie, więc mam nadzieję, że te kolory nie będą przekłamane, ona jest naprawdę konkretna, ten kolor jest naprawdę konkretny. No dobrze, i słuchajcie, mamy teraz sukienkę, która jest fajna, ale ogólnie podoba mi się najmniej z całego tego zamówienia i przyznam Wam się szczerze, że ja myślałam, że to jest kombinezon. Jak mogliście obejrzeć mój poprzedni haul z Shein, zostawię Wam linka na dole, kto jeszcze nie widział, bardzo polubiłam się z kombinezonami, taki fajny strój, wiecie, z krótkimi spodenkami, świetnie to wygląda. Ja myślałam, że to jest właśnie kombinezon, natomiast to jest sukienka. I tak na początku myślę sobie, kurczę, no nie za bardzo, jakoś ona mi się podoba, ale potem pomyślałam, czerwone usta, jakieś lekkie sandałki i ona może wyglądać całkiem fajnie. Także zobaczcie, ona prezentuje się tak, jest kwiecista, bardzo zwiewna, jest na takich, zobaczcie tutaj, cienkich ramionczkach. I ma do tego takie tutaj, o, proszę bardzo, rękawki. Także wygląda to wszystko tak. Dekolt też jest taki dość zdecydowany. Natomiast jeżeli chodzi o ramionczka, to one są regulowane. I już Wam pokazuję, ona prezentuje się tak. O, proszę bardzo, to jest jej długość. Czekajcie, bo ja nic nie widzę. O, to jest jej długość, ona wygląda tak. No i mówię, najmniej mi tutaj się podoba. Natomiast uważam, że no można coś z niej fajnego zrobić, właśnie jak na przykład dodamy do tego czerwone usta, jakieś delikatne, fajne sandałki, to będzie wyglądała całkiem fajnie. Dajcie znać, jak Wam się podoba, tak jak mówię, to jest rzecz, która jest z tego całego zamówienia u mnie na ostatnim miejscu, niemniej jednak słuchajcie, naprawdę materiał jest fajny, jest zwiewna, jest fajna, także dajcie znać, co Wy myślicie na temat tej sukienki. Dobrze, teraz założyłam swoją osobistą bluzkę, dlatego że chciałabym Wam pokazać jeszcze spodenki. Spodenki z wysokim stanem i powiem Wam, że jeżeli chodzi o te spodenki, to tak też zapomniałam o nich i ta sukienka była chyba na ostatnim miejscu, ale teraz tak patrzę i nie wiem, te spodenki... No dajcie znać, co myślicie. W ogóle ta bluzka mi się strasznie gdzieś tutaj podtoczyła. Ja ją po prostu tak mocno, mocno opuściłam w dół. Także spodenki są fajne, tutaj nie ma o czym mówić. One są naprawdę fajne, ciekawe, w kwiatuszki, wysoki stan do białej bluzeczki, której akurat nie miałam pod ręką nigdzie, więc założyłam tą. Wyglądają całkiem spoko, króciutkie, przewiewne. No mi się wydaje, że one nie za bardzo na mnie leżą. Zobaczcie, że trochę mnie gdzieś tutaj poszerzają, ale tak do biegania, materiał jest fajny, do latania gdzieś, wiecie, w ogrodzie, myślę, że sprawdzą się całkiem, całkiem fajnie. Materiał fajny, tak jak mówiłam, patrzcie, no ta bluzka mi się gdzieś tutaj zatoczyła, w ogóle najchętniej, to bym ja tą bluzkę wyjęła po prostu z tych spodenek, wiecie? O, ale nie, no... Nie. Ale spodenki ogólnie fajne. Jeżeli lubicie takie spodenki, to myślę, że warto sobie kupić, bo bardzo ładnie wyglądają. No dobrze, i tutaj już mamy całą stylizację z Joins. Mam piękną koszulkę w paski, którą miałam już na sobie przy okazji swoich vlogów i która bardzo się Wam spodobała. Także to jest świetna koszulka właśnie od Joins. I słuchajcie, ja tak tutaj wrzuciłam sobie do tych krótkich spodenek. Oczywiście spodenki zwykłe, czarne, z wysokim stylem. Zobaczcie, tutaj z kokardką, można sobie kokardkę przewiązać, także stwierdziłam, że nawet fajnie do tych spodenek, zobaczcie, ta koszulka wygląda. Dlaczego by nie? Jakoś ją tak można albo w spód wsadzić, bo one mają fajny stan wysoki, więc do tych spodenek ostatnio cały czas nosiłam, słuchajcie, białą bluzeczkę na ramionczkach i takie moje kimono w panterkę, świetnie to wyglądało, ale póki co chciałam Wam po prostu pokazać też tą koszulkę. I ta koszulka, słuchajcie, dobra, spodenki wyglądają tak, zobaczcie. O, proszę bardzo,
A jeżeli chodzi o koszulkę, to już ona jest troszkę dłuższa. I z powodzeniem możemy ją sobie po prostu wsadzić w spodenki. I też wygląda to naprawdę super. Także to taki fajny zestaw. Fajnie można w nim wyglądać, fajnie można w nim śmigać. I słuchajcie, mam jeszcze jedną bluzeczkę w panterkę, także za chwilkę Wam ją pokażę. No dobrze, dobrze. I ostatnia stylóweczka to jest taka oto piękna, zobaczcie, koszulka na cieniutkich ramionczkach a la panterka. Tutaj mamy koronki i ja ją właśnie założyłam jeszcze do tych czarnych, krótkich spodenek, żeby już nic nie zmieniać, nic nie przemieniać. No jest świetna, naprawdę. I bardzo fajnie wygląda właśnie też do tych krótkich, czarnych spodenek, które Wam pokazywałam przed chwilką. Mega, naprawdę. Ona jest świetna, czy właśnie do jeansów, czy do krótkich spodenek, czy do shortów, czy do takich czarnych spodenek, czy do spódnicy. Jest naprawdę śliczna. Zobaczcie, jak ładnie w niej wygląda dekolt. Fajny, przewiewny, lekki materiał, cienkie ramionczka, ta koronka, wstawka tutaj też naprawdę świetnie wygląda i tak jak mówię, możemy ją sobie wsadzić w spodenki i mamy stylóweczkę zrobioną. Nawet do tego można dorzucić, słuchajcie, jakąś szpilkę i jakieś szpilki i po prostu gdzieś tam sobie wyskoczyć na wieczór. Także tak się prezentuje ta bluzka. Naprawdę ładna, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. I to, kochani, byłoby na tyle. Mój haul plus size z Joins dobiega końca. Koniecznie dajcie mi znać, czy podobały Wam się ubrania i co najbardziej Wam się podobało. Linki do wszystkich rzeczy zostawiam Wam na dole. A ja już się z Wami żegnam. Przysyłam buziaczki. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Hej, pa! Young ones come crushing down.